7. kolejka Futsal Ekstraklasy. Rafał Szlaga, witam serdecznie z Pniew i zapraszam na czerwone derby. Starcie Red Dragons Pniewy, Red Devils Chojnice. I rozpoczyna się już ten koncert kibiców na trybunach. To właśnie fani Red Dragons są często szóstym zawodnikiem swojego zespołu. Łatwa jednak strata w środkowej strefie. Teraz okazja! Skrzypek! Nie ma gola! Tylko w boczną siatkę trafił najskuteczniejszy gracz Czerwonych Smoków. Minął już Wernera, którego położył na parkiecie. Teraz okazja, Stankowiak! Jeszcze dobitka! Jeszcze Małaj! Gol! 1-0 dla Red Dragons! Nie udało się trafić do siatki Błaszykowi, ale Wachuła dopełni formalności. W razie inicjatywa cały czas należy do gospodarzy. Kolejna akcja, jeszcze dobitka i słupek ratuje po tym uderzeniu Freitaga. Udane podanie do Mączkowskiego. Kolesnik, Correira. Odebrał mu piłkę Wachoński. Okazja, skrzypek i 2-0. Kapitalny kontratak Czerwonych Smoków i po trafieniu Adriana Skrzypka gospodarze prowadzą z Czerwonymi Diabłami już 2-0. Mączkowski, nie ma gola! Świetnie wystawił mu teraz piłkę Correira. Jak na razie po 20 minutach Czerwone Smoki prowadzą z Czerwonymi Diabłami 2-0. Teraz Wachuła trafiony w piłką. Ukrainiec dobrze ustawił się na linii bramkowej. Grający trener Red Devils nie podążył jednak za całą akcją. Kapitalnie Wachuła, sam na sam z bramkarzem. Wachuła! Nie ma gola! Zabrakło skutecznego wykończenia Wachuły w tej akcji. Krus, Kolesnik, Mączkowski, Laskowski, nie ma gola, ależ teraz okazji nie wykorzystał Correira. Nie zdołał zamknąć tej akcji Portugalczyk. Przyjezdni teraz, łatwa strata, Correira, nie ma gola. Nie ma nawet przewinienia. Rusza Błaszyk na lewej stronie, ma Hołego, Hoły, gol! Numer 3 dla Red Dragons Pniewy. A na listę strzelców wpisał się Patryk Hoły. Walczą o tego gola honorowego chojniczanie. Wszystko tak wskazuje na to, że przegrają tutaj w Pniewach do zera i tak się też dzieje. Czerwone derby dla Red Dragons Pniewy. Proszę posłuchać, co tutaj się dzieje. Trwa euforia radości w Pniewach. W czerwonych derbach lepsi Red Devils Dragons, którzy pokonali Red Devils Chojnice 3-0.